Jest dramatycznie. Ja nie lubię się tak walić po twarzy. O, można tak... jak na lodowisku. WTF, Mr. Mario. Zapraszam was dzisiaj na test marki Makeup by Mario. Nie ten Mario, tylko ten. Jest to makijażysta światowej klasy, bardzo znany, pracujący już ponad 20 lat w biznesie. Osoba odpowiedzialna za powstanie i za powstanie wielu trendów, za popchnięcie w świat wielu trendów. No i on jest sprawcą tych wszystkich rzeczy, które się działy na twarzy Kim Kardashian od kiedy zaczęła być powoli popularna, po współpracy z jej marką, aż w końcu Mario doczekał się i my doczekaliśmy się jego własnych produktów, a one są w naszej Seforce od początku września, więc tak. Więcej jest rzeczy online, trochę mniej jest w szafie. Zobaczcie, jak to wygląda w Seforze. Tutaj mamy rzeczy do ust, konturówki, pomadki matowe, balsamy do ust, podkładziki. Jasne odcienie są głównie chłodne i neutralne i potem im ciemniej, tym bardziej neutralno-ciepłe są, co no wiadomo, że większość osób się wpasuje w tą pierwszą część półki. Ogólnie jest 20 dostępnych u nas, a 30 naprawdę dla tej marki. Pokażę wam tutaj właśnie jaśniaczki. To jest podkład, który powinien dobrze kryć, ale mieć rozświetlające, nawilżające wykończenie. I jestem bardzo, bardzo ciekawa i chętnie go użyję w dwóch opcjach. W jednej, kiedy daję go malutko bardzo, taki bardzo neutral look. I w drugiej właśnie tak, żeby pokazać, jak kryć on potrafi. Bardzo obiecujące odcienie, tak. Te ciemniejsze tutaj tu jest dużo mniej, bo naprawdę jest dużo więcej, są online dostępne. Perfektor, ten Skin Perfektor, to jest taki błyszczący, ocieplający. Tutaj są róże w sticku, tutaj Skin Enhancer do konturowania, ocieplania, taki wstępny kontur. O, light, medium. Widać, że są zupełnie inne odcienie. Jest taki przyjemny, leciutki krem w konsystencji. Sticky do konturowania, light medium, medium i medium dark. Najciemniejszy po środku i najjaśniejszy. Jak widać, one mocno nie są, one bardziej są w tonach kolorów inne niż tak naprawdę w natężeniu tego koloru, więc to kwestia jest tylko i wyłącznie tego, jaki chcemy odcień. Ten jest dużo cieplejszy, dużo pomarańczu ma. Te są dwa dużo bardziej neutralne, ten najbardziej. Potem dalej, dwie paletki, jedna matowa, druga błyszcząca cała. Ten jest tylko jeden na razie tutaj. No i tutaj do brwi produkty, które jak na razie nie są jakoś popularne. Chciałam porównać ten cień, którego ludzie zwykle używają jako rozświetlacz. On jest w trzech kolorach, ale dostępny w szafie jest tylko ten odcień, online są wszystkie trzy, do Trophy Wife, bo wyglądają bardzo podobnie i stoją koło siebie. Inne. Dobra. Dobra, tutaj Rianka ma kolor złoty na bazie i złote drobinki, a ten Mario to są tylko i wyłącznie drobinki takie przezroczyste, ale moc odbicia jest podobna, tylko Rihanna daje jeszcze taki złoty kolor pod spodem. Co myślicie o opakowaniach? Bo są bardzo minimalistyczne. Kartoniki są czarne, matowe z białym napisem, a same produkty są w większości białe z czarnym napisem. Bardzo tak, no, malutko. Bardzo minimalistycznie, czarno-biało. Mario słynie z przepięknej bazy, czyli twarzy. Jego make-upy są zwykle bardzo rozświetlone i konturowanie jest wysoce zaawansowane, czyli jakby wielowarstwowe i bardzo przemyślane. No i oczywiście słynie z pięknie roztartych cieni, różnego rodzaju smoky eyes, po prostu przeróżnych. Więc ja oprócz skuszenia się na podkład, który kilka miesięcy temu miał swoją premierę i jakby ludzie oszaleli na jego punkcie. Mam podkład, mam oczywiście stick do konturowania, róż też taki w sticku, taki balsam
słuchajcie, balsam brązująco, ocieplająco, konturujący, jakby wielofunkcyjny, półprzezroczysty, więc to jest taki inny produkt, i szmineczkę nawilżającą, no i paletkę. Były te cztery takie paletki kolorowe, ale ja chciałam coś więcej, no i była jedna cała matowa, jedna cała błyszcząca. Ta błyszcząca była spoko, ale jak na błyski, to dla mnie to jest trochę za mało, więc stwierdziłam, że to, z czego słynie Mario, to właśnie pięknie roztarte beże matowe, więc właśnie na tę paletę się skusiłam, więc jest naprawdę spora. Jest tutaj dużo tych cieni. Zaczniemy jednak od twarzy, od podkładu. Ten, który ja wybrałam, jest najjaśniejszy. I ten podkład ma bardzo łatwo się budować, bardzo łatwo można stopniować jego krycie, więc też tak spróbujemy. Troszkę rozczarowujące dla mnie było to, że jest tylko 30 odcieni. W polskiej Seforce jest 20, sobie stoi 20, ale 30 to jest bardzo mało, jak na markę, w której podkład jest jednym z takich produktów Hero. To jest marka amerykańska. A jeśli chodzi o przekrój kolorów i odcieni cery w Stanach, no to jest po prostu full wypas. No i wiecie, Rianka tam ma chyba z 50 tego. Okej, okay, bardzo nabilżający i bardzo dużo blasku daje ten podkład. On nawet w swoim słoiczku ma tak jakby takie bardzo, bardzo delikatne iskierki. Tych iskierek nie widzę tutaj bezpośrednio, ale to, że ten podkład daje blask taki nawilżający, no to od razu widać. Bardzo lekko wygląda. Widzicie, że to krycie jest takie średnie po prostu. Rozprowadzam teraz jedną pompkę po całości. O, więc to, co udało mi się pokryć tutaj całą dolną partię twarzy i odrobinę czoła, żeby powstała jedna taka dość cienka warstwa, trzeba użyć więcej niż jednej pompki. Lama. On się bardzo ładnie rozprowadza, bo widać, że to jest takie nawilżające dobro. No ale z takimi ja mam zwykle problem ze świeceniem albo z trwałością. Jestem dobrą kandydatką do testowania podkładów, jeśli chodzi o trwałość, bo mam z tym duże problemy. Okej. Okay. To jest taka cieniutka warstwa. Dodam więcej. I dzisiaj chciałam troszeczkę więcej tego podkładu nosić. I właśnie spróbować go w takiej wersji, wiecie, takiej dramatycznej. Dodaję na policzki. Tutaj, gdzie mam większe przebarwienia. Nosek. Troszkę broda. To było bardzo przyjemne. Całe konturowanie i brązowienie twarzy zaczniemy od tego produktu, który się nazywa Skin Enhancer i jest jego 6 kolorów. To jest produkt, który jest czymś takim zupełnie nowym. I to można powiedzieć, że jest takim pierwszym krokiem konturowania z jednej strony, czyli mamy to od peryferii twarzy do środka sobie lekko tym zamiatać, a następnie już wtedy tą różdżką do konturowania pogłębić te miejsca, które mają być wykonturowane. No i nie ma za bardzo w tej marce odcieni, które są chłodne. Trudno nawet z neutralnymi. I ten kolor, który ja mam, to jest Light Medium i to jest najchłodniejszy kolor z tego produktu. Balsamo Bronzero krem koloryzujący. Wszystkie też te produkty, to jest bardzo ważne, one są niezastygające. I trochę, nabiorę go trochę tutaj. Dobra, trochę mocniej. Widać, że to jest taki krem. Kurde, jakie ciepłe, że one nie są utrwalające się, że one są cały czas mokre. No to jest plus i minus. Bo z jednej strony to, co nakładamy, ładnie pracuje ze skórą, nie zrobi wam plam, można touch-upować, wiecie, poprawiać, ale jak tylko się podrapiecie po policzku, no to zniknie. Naturalnie moja skóra nie ma opcji opalonej. To delikatne ocieplenie i konturowanie jak najbardziej możemy zrobić. Na pewno to jest produkt, którym można tak bardzo łatwo, wiecie, miziać, maziać. To jest bardzo prosty do użycia. I niezależnie jakie macie narzędzie i skille, absolutnie wam się krzywda nie stanie. Ja bym tylko chciała, żeby był trochę chłodniejszy. Dobra, jeszcze więcej go dam, bo po prostu dosłownie na boki twarzy. Tu jeszcze wzmacniamy, dokładam boczki nosa.
Od produktów do konturowania od Marii oczekuję naprawdę bycia w pewnym sensie jednorożcami, bo to jest typek, który, no wiecie, zjadł na tym zęby i jakby te wszystkie rozszalałe produkty do konturowania i to, że robi się to na 2, 10 i 8 kurde etapów i jakieś takie tutaj z baking, to wszystko przez niego, więc zrobiłam sobie tutaj swatche, bo tak, lecimy teraz ze stickiem do konturowania i różem i one właśnie tak wyglądają, mają pędzle w dupce, które, uwaga, mają wypustki, 5 takich wypustek, wygląda trochę jak taka kocia łapcia, ale nie do końca. I te pędzle się stąd wyjmuje, podobno się odklikuje, żeby myć i one mają dobre recenzje, w sensie, że ludzie piszą, że te pędzle mają sens. No dobra, nie będę teraz, widziałam, że się zdejmuje, ale nie będę zdejmować. Czy on jest taki lekko pod kątem? Tak. Widzicie? Taki jakby jest leciutko tak psz. A teraz zobaczmy, ile jest produktu. Dobra, tego się mało używa, nie? Tyle. Tutaj mamy Skin Enhancer w kolorze Light Medium, którego użyłam wcześniej. Tutaj jest Sculpting Stick w kolorze Medium i też jest to najchłodniejszy odcień z możliwych. A tutaj jest róż. Róże były 3, ale jest ich 6. I naprawdę piękne kolory, przepiękne. I to bardzo, bardzo cieszyło moje serce. Po Charlotte Tilbury, gdzie nie mogłam znaleźć dla siebie fajnego różu, jeśli chodzi o płynny róż, tak tutaj to cudo wygląda niesamowicie. Pale Petal, czyli blade płatki. Bardzo, bardzo mokro on wygląda. Zobaczcie, te dwa produkty są takie mokre, a stick do konturowania już jest dużo bardziej matowy. Ma tylko taki ledwo poblask. Nie lubię robić kreski na twarzy, a potem rozcierać, bo zwykle to kończy się lipą, ale Mario wszędzie pokazuje, jak nakłada go bezpośrednio. Plus jest tutaj pędzelek, więc nie mogę na ten pędzelek nabrać tego. Więc spróbujemy. Okej. Jest bardzo taki śliski, bardzo łatwo chodzi, tak jakby. Łatwo się ślizga po skórze. O tak, jest taki jak na lodowisku. Okej, dokładam troszeczkę tutaj. Tak jak widziałam, bardziej jest to stemplowanie, takie tap, 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 niż rozcieranie. Ten pędzel jest dość twardy, w sensie nie powiedziałabym, że jest jakiś super. W sensie robi swoją robotę jak najbardziej, ale nie jest jakiś... Także nie jest to miłe. Tutaj odrobinkę... Chciałam trochę przeciągnąć na szyję, żeby nie wyglądała dziwnie. No to teraz narobiłam rabanu. Okej. Okay. No. Ujdzie. Dajemy teraz tu. Nie za dużo. Jezus, ten dźwięk. Guys, będę miała jeszcze potem perukę, więc troszeczkę mi się to przysłoni tutaj. Także nie martwimy się, nie martwimy się. Jest dramatycznie. Boki nosa zrobię resztkami z pędzla. I zrobię takie śmieszne coś, na co pozwala ten bronzer. Aha, super, że zrobiłam dwie te kreski. Taki nosek, plum. Kółeczko. Dobra, muszę trochę korektora dodać. No, czuję się mocno taka wykonturowana, ściągnięta. W taki pozytywny sposób oczywiście. Robimy teraz róż. Można tak jednym obrotem cały wysunąć, okej. Nałożę z tej strony tak po prostu, bo on jest taki... Jakby był to taki bardzo tłusty produkt, jeden i drugi stick, takie daje uczucie, ale bronzer jest właśnie taki bardziej matowy. Ale zobaczcie, jak go rozprowadziłam tym pędzlem, no to ten pędzel wchłonął ten nadmiar i w sumie on tak siadł, że już nie ma tego swojego blasku. A szkoda, bo mi się on tutaj bardzo podoba. To może z drugiej strony... O Jezus, Jezus. Nałożę gąbeczką. Zobaczymy, jak to z tej strony wtedy da radę. Szybciej na pewno gąbką
i trochę przyjemniej, bo te pędzle dołączone działają dobrze, ale nie są przyjemne przez to, że są bardzo takie krótkie i zbite. Wolę tą część, bo gąbka mi naturalnie tak od razu robi taką chmureczkę piękną, nie? I dam jeszcze tutaj na dół nosa. Ale sobie gąbeczką tutaj pomogę. Utrwalam się pudrem. Nakładając bazę z Glam Shopu, opowiem wam o cieniach. Jakiś koci włos się mi tutaj... Cienie mają być wspaniale, po prostu wspaniale się rozcierać, mają się bez problemu dokładać do siebie, mają bez problemu kryć, ale też to, co jest ważne, to mają nie robić opadu, a czarny cień jest podobno 5 razy bardziej czarny niż większość czarnych cieni, w co nie chce mi się wierzyć, więc wzięłam dwie inne palety z czarnymi cieniami i zacznijmy od porównania może tego czarnego. Więc tak, łapię czarny Mario. Bardzo, bardzo przyjemny w dotyku. I bardzo czarny. Dobra, Mexmo będzie na wskazującym. Bardzo go lubię, bo ten czarny jest bardzo czarny i ledwo można dotknąć nim pędzel i normalnie już idzie kolor. I tutaj łapię czarny, który z kolei nie jest aż tak miękkim kolorem, na serdeczny palec. On nie jest taki przyjemny, oczywiście. Czyli tak, Be Perfect, szarawy. Potem tutaj robię Mexmo, czarny. I Mario. Widzicie? Mexmo jest czarniejszy. Także tyle było z tego 5 razy mocniejszy. Co ja tu mam? To jest kawał historii. To jest paletka marki Anastazja za czasów świetności Anastazji. Tak by początek świetności Anastazji był. Właśnie we współpracy z Mario. Ja ją złowiłam w Stanach, jak byłam. To była ostatnia paletka schowana w ogóle za rzeczami tam w Sephorze, wiecie? I ja jej nie używałam, bo tak bardzo mi było szkoda. A teraz jak patrzę na tą paletkę, to to jest takie... Nic nadzwyczajnego. Co nie? Te błyski takie przeciętne. Kolory takie... Nie? Lecimy teraz z tym maluchem. Zacznę od tego beżu, który jest taki zgniły i jest takim pośrednim kolorem. Takim dużym pędzlem. Bardzo delikatnie. Tu zrobił mi plamę i w ogóle. Spróbuję popracować nim jeszcze chwilę. I go też tutaj mocniej nasycić. No dobra, mamy coś takiego. To przyciemnienie, ta lekka plamka tutaj mi została cały czas, to zobaczymy, co tam pójdzie dalej, bo zamierzam tak rozbudować mocno ten makijaż oka, no bo w końcu mam bardzo dużo cieni, więc chcę z nich skorzystać. Teraz złapię ten, drugi z kolei cień, taki beżyk, i jego położę całego na wewnętrzną i środkową część powieki i tutaj załamania. To zobaczcie drugie oko i to przyciemnienie tutaj robię znacznie szybciej i znacznie pewniej. Na dolną powiekę użyję tego cienia, który ma dużo czerwonego w sobie. Zobaczcie, one wystarczy lekko ich dotknąć i naprawdę są bardzo miękkie. Naprawdę łatwo lecą, łatwo opadają, więc obowiązkowe jest strzepnięcie pędzla za każdym razem, kiedy ich używamy. Dobra, na pewno to, co da się nimi zrobić, to je stopniować, czyli one ładnie same do siebie się przyklejają i to jest w nich no naprawdę bardzo, bardzo dobre. Można rozmyć nawet ciemny cień do kompletnie jasnego, albo go nałożyć w dużej ilości i wysycić go naprawdę bardzo ciemno, nawet te jaśniejsze. Bo zobaczcie, tutaj w zagłębieniu mam tylko ten jeden cień. One potrafią naprawdę zadziwiać, jeśli chodzi o stopniowanie. To jest bardzo, bardzo dobra cecha. Teraz cały czas pracuję tylko tym jednym na dolnej powiece. Chcę mocno zjechać tutaj w dół, ale robię to stopniowo. Smooth. Na maksa. Przejechałam linię wodne ciemnobrązową kredką, a teraz zajmę się wewnętrznym kącikiem. Złapię za coś ciemniejszego, może ten ostatni? Lecimy z nim tutaj. Fajnie, fajnie. Chociaż nie widzę jakiejś giga różnicy w odcieniu od tej reszty. To się jakoś nie dzieje tak szalenie dużo. Złapię za coś ciemniejszego i przyciemnię zewnętrzny kącik. Myślę, żeby wybrać ten tutaj, po środku,
bardzo neutralny, ładny, ciemny brąz. A więc dokładamy. Wybija się, tak, zaczyna. Zamiatamy go trochę bardziej w stronę rzęs. Bardzo ładnie się tutaj to wszystko łączy. Zewnętrznie też super. Biorę teraz czarny i będę nim przyciemniać górną część przy rzęsach. Taki śmieszny pędzelek, on wszystkie włoski ma skupione w jednym punkcie, taki pencil brush, ale bardzo precyzyjny. Idealnie mi się do tego nada, bo on nakłada i od razu rozciera. Więc fajnie to wszystko działa. To, co na pewno trzeba oddać tym cieniom, to to, że i pięknie się budują, i pięknie się do siebie łączą. A teraz malutkim, puchatym pędzlem i tym jasnym waniliowym, połączonym z tym kolorem trochę ciemniejszym od skóry, czyścimy zewnętrzne granice cieniowania. Z włosami dodatkowymi na rzęsach i na głowie. Użyłam konturóweczki do ust. Ona chyba ma nazwę Never i to jest ta z Jędrzejem Urbańskim Pierre René. Ja teraz wezmę ostatni produkt z naszych testowanych, czyli ten balsam nawilżający, który ma być po prostu... One bardzo szybko już się w naszej Seforce sprzedały. Część jest out of stock kolorów, bo widzę, że ludzie bardzo chętnie je kupują. Przyjemnie klika. Ma bardzo przyjemne matowe opakowanie. Każda pomadeczka ma swój kolor opakowania. I widzicie, tutaj jest to odstępstwo od normy, czyli nie jest ani białe, ani czarne, tylko właśnie w tym kolorze. Jest to przemiłe. Przemiłe. Wolałam wziąć ten balsam niż pomadkę matową, bo takie też były. Jakoś tak idzie jesień i nawet latem. Polubiłam bardzo takie produkty, które są półtransparentne, ale mocno odżywcze, więc lecimy. O Jezu, ledwo dotknęłam i to już się tak zmasełkowało, w sensie... trzeba bardzo uważać na to. Ojejku! Ojej, nie wiem, czy to lubię, bo trzeba... No, nie, prawie, że ledwo dotykam, a ona się cała topi. Kojarzycie te afery z pomadkami MAC, właśnie balsamami, które tak się na maksa topiły i po prostu ludzie je rozpieprzali od razu przy dotyku? No to bardzo łatwo właśnie tak zrobić. I ten balsamik ma być powiększający usta i ja powoli czuję, wiecie, takie grzanie i mrowienie. Kolorek jest bardzo delikatny, bardzo ładny, nudowy. Macie tam wszelkie odcienie różu, beżu i brązu. Dosłownie... No, wszystkie są przepiękne, ale czy warto? Zobaczmy się w podsumowaniu wieczornym. Dzień dobry, oto moja mordka. Chwilę po 9 wieczorem. Nic nie poprawiałam, absolutnie nic. Rozumiem zachwyty tym podkładem, bo bardzo ładnie wygląda właśnie tak dosyć równo nałożony i raczej w większej ilości niż mniejszej. Ten blask, który skóra ma, jest ekstra. Dla mnie jednak za bardzo tu się wybłyszcza, tu przy nosie. Ja bardzo tego nie lubię, ale ta cała reszta blasku, która jest, w ogóle mi nie przeszkadza. Wręcz patrzyłam tak w lustro, wiecie, w różnych tak miejscach, jakby przechodzę gdzieś i tak... że jakby to wszystko, co zmalowałam na twarzy i jak wygląda skóra, bardzo mi się podoba. Serio. Jest zupełnie inny ten podkład. Trzeba mu przyznać, że jest tutaj coś takiego fajnego, innego. Mimo, że on z jednej strony daje taką świetlistość w skórze, bez drobinek, no właśnie nawilża, ale jest takim jakby porządnym podkładem. A z drugiej strony nie widać go wcale tak mocno. Widzicie to? To jest niesamowite, jak skóra naturalnie w nim wygląda. Podchodziłam troszkę z rezerwą do produktów do konturowania, ale najgorsze dla mnie w nich jest kolor, że one są naprawdę ciepłe, jakby tak na granicy dla mnie. Nie mogłabym na przykład nosić tych produktów z moimi niebieskimi włosami, bo one są bardzo zimne i miałabym takie, wiecie, pomarańczowe boki twarzy. Z tymi jest spoko, ale żałuję bardzo, że nie ma chłodniejszych kolorów, bo myślę, że używałabym tych produktów regularnie, zwłaszcza tego, gdzie ja nie pomyślałam, że jestem klientką dla tego enhancera, bo to trochę trudno jest mi mówić o tym produkcie, bo to wiecie, jest przetłumaczone u nas jako balsam, a to nie jest balsam. Nazywajmy go Skin Enhancer, czyli w jego oryginalnej nazwie po angielsku. To jest strasznie ciekawy produkt właśnie do takiego
można powiedzieć, z jednej strony nadania skórze takiego wymiaru, twarzy takiego wymiaru dodatkowego, no właśnie lekkiego ocieplenia, takiego, że coś tam się dzieje na twarzy, ale to w ogóle nie jest widoczne. Możecie to wzmocnić kontury, nie musicie. Jest to bardzo ciekawy produkt i chętnie będę go używać. Większą rezerwę mam do sticka do konturowania, a myślałam, że to będzie taki, wiecie, że to na pewno będzie w ogóle kozak. Nie przypadło mi do gustu to, że on w ogóle nie wgryza się w skórę. To jest produkt, który jest cały czas miękki. Okej, nie zrobicie sobie nim krzywdy. Znaczy, jak długo będziecie smarować albo nim pracować, to oczywiście podkład się rozwali. Ale on nie zostaje na dłużej, a jestem przyzwyczajona bardziej do produktów, które chociaż odrobinę siadają na skórze. Troszkę się wgryzają i nie schodzą tak łatwo, dlatego że ja tego po prostu potrzebuję. Jeśli dotykam swojej twarzy, to gdzieś tutaj w tych miejscach, ewentualnie tutaj też mam często włosy i wolałabym coś, co wiem, że jest trwałe. Nie miałam z tymi produktami problemu. Widzicie, że wszystko wygląda naprawdę ładnie, a dzisiaj było ciepło, ja dzisiaj miałam bardzo aktywny dzień. I no, wygląda to super. Róż, bardzo fajnie. Bardzo piękny jest ten kolor. Przepiękny, ale też nie uważam, że to jest coś specjalnego. W sensie, nie warto w niego inwestować. Jeśli próbujecie coś właśnie z tej marki, to myślę, że właśnie bardziej ten enhancer i podkład może być właśnie ciekawą rzeczą. Jeśli chodzi o balsamik do ust, znam po prostu lepsze. On jest tak delikatny, że po prostu ledwo go dotykacie i on się roztapia. To nie jest dla mnie. Okej, ładne opakowanie. Jak go mam, ja go będę używać, bo to jest bardzo miły produkt. Czuć, że to jest coś porządnego, ale nie kupiłabym go na pewno drugi raz. Mam problem z jednoznaczną oceną cieni do powiek, dlatego że ja bym wolała, żeby ta nudowa paletka była jednak trochę bardziej zróżnicowana, żeby te beże bardziej skręcały w inne tony. To po prostu bardziej do mnie pasuje. Ale rozumiem, że to jest dla osób, które są bardzo takie zachowawcze i po prostu potrzebują czegoś klasycznego. No to jeśli chodzi o klasyk, no to jest super, bo tymi cieniami naprawdę super się pracowało. Mogę teraz, tak jak myślę o tym, myślę, że ta jedna plama, która na początku wyszła, mogła wynikać z mojego złego nałożenia, dlatego że nic takiego się później nie wydarzyło. One się zarąbiście budują w naprawdę super sposób, no i cudownie dokładają jeden do drugiego, a to jest kluczowe w takich paletach. I powiem Wam jedną ważną rzecz. Ja jak zwykle robię smoki, kiedy tam dużo, wiecie, trę tutaj przy oku, tymi kolorami, jeszcze kredka na linii wodnej i w ogóle, to moje oczy zwykle mają tendencję do płakania. Tak, no wiecie, po prostu trochę tych kosmetyków się dostanie do tych oczu i one są takie, no czasami je czuję cały dzień nawet. Tak się zdarza przy niektórych cieniach. A tutaj ja nie mam w ogóle mokrego kącika. A tak, to jest ewenement dla mnie, żeby nie mieć mokrego kącika tutaj. Z drugiej strony też nie. Bo zwykle mam tutaj takie rozmycie. Te oczy są perfekcyjne, jakbym je przed chwilą zrobiła. I to jest chore, w sensie pozytywnie bardzo. Okej, dobra, następne dni też Wam nagrywam, no bo musimy wiedzieć w długim terminie, jak to wszystko działa, nie? Dzień dobry Państwu w kolejnych dniach. No minęło już kilka dni z rzędu i jestem w stanie więcej Wam powiedzieć o podkładzie. Im dłużej go używam, tym bardziej go lubię, bo jego nawilżające i takie lśniące właściwości jeszcze bardziej potrafię wykorzystać na swojej mieszanej cerze. No i tak, dzisiaj jestem, teraz jestem w połowie dnia, więc wyglądam w ten sposób i mi się bardzo podoba to, że ona jest taka lekko świetlista, ale nie błyszcząca. No i tak, niedługo tu za mocno mi się wybłyszczy, więc tą okolicę lekko zmatowię, ale cała reszta wygląda po prostu bardzo ładnie, bardzo świeżo. Ten podkład, niezależnie od tego, jak dużo go nałożycie, on wygląda lekko i naturalnie i to jest jego ogromny plus. Naprawdę, bo jest mało produktów, które potrafią, których nałożycie tyle, żeby dobrze Wam kryły, które nie wyglądają jak macha, więc to jest rewelka. Jeśli chodzi o konturowanie, to dużo bardziej polubiłam ten enhancer. Największym minusem właśnie jest to, że no,
jest mało odcieni tych produktów, ale to totalnie zatrzymuje na dłużej. Bardzo mi się to podoba i on jest taki foolproof. To jest produkt, który nigdy Wam nie zrobi krzywdy, nieważne kiedy dokładacie, jak dokładacie, czy macie podkład, czy nie macie podkładu, w ogóle cokolwiek się dzieje, ten produkt jest tak grzeczny, tak odporny w ogóle na to, co, czymkolwiek go nałożycie, jest po prostu niesamowity. Jego konsystencja i kolor, i krycie, no po prostu sprzyja temu, żebyście nigdy nie mieli plamy na twarzy. Stick jest dobry, ale ja się dużo więcej po nim spodziewałam. Nie podoba mi się to, że on się nie, jak to, set, czyli nie siada na skórze, nie wgryza się w tą skórę, dlatego wolę inne produkty tego typu, na przykład z Inglota albo z Paezy, które mamy, które kosztują niewiele. Więc ten stick to największy zawód. Róż jest wspaniały, ale to nie jest produkt przełomowy. Mamy dużo fajnych róży tego typu. Dużym plusem różu jest to, że mimo że jest mało kolorów, to są naprawdę piękne odcienie. No i to, że w zależności od tego, jak go rozprowadzicie, czy palcem, czy gąbką, czy pędzlem, on może po prostu na matowo, w sensie siąść Wam na skórę, tak jak dzisiaj mam, czyli zupełnie jakby niewidoczny, a możecie go paluszkiem wklepać i będzie ten mokry policzek. I to jest ogromny plus, bo on też jest trwały, jeśli o to chodzi, i nie robi żadnych problemów. Ale będę go używać tylko dlatego, że go mam, ale nie uważam, żeby to było takie, wiecie, wała wiła. Zdecydowanie podkład i enhancer, tak. Na tak też jestem z paletką. Nie robiła mi absolutnie żadnych problemów przez te kilka ładnych dni, kiedy ją używałam. Nadal twierdzę, że brakuje mi odrobiny większej różnorodności, ale rozumiem, że to jest po prostu dla osób, które chcą czegoś totalnie klasycznego. Ale to są top maty, jeśli chodzi o nakładanie, rozcieranie, budowanie, dokładanie do siebie. Mistrzostwo po prostu. I to jest taka paletka, że wiem, że jest mocna, fajna, ma duże lusterko, mogę zrobić z nią wszystko, więc też będzie taką paletką, że na przykład na wyjazdy lub w ogóle jak robię makijaże, to chętnie biorę to i wiecie, jedną jakąś szaloną kolorową i wiem, że mogę zrobić po prostu wszystko. Serum do ust. Miłe, wspaniałe, piękne kolory, ale ono jest tak miękkie, jak takie masło, które na słońcu zostawiliście i tak jest takie trochę to aż fujka, jakby za mocno się rozpuszcza dla mnie. Nie lubię czegoś takiego. Można je łatwo dozować, bo to się bardzo delikatnie przekręca, więc to nie jest tak, że jak się, nagle Wam się dużo wysunie i to się Wam rozmazia. To jest przemyślane. Ale zdecydowanie bardziej wolę ten produkt od Tarte, bo to jest właśnie też produkt z takiej półki i ten właśnie w tej takiej błyszczącej tu opakowaniu, on jest właśnie też powiększający usta, podobno jak ten z Mario. Też macie tutaj kliknięcie, powoli się dozuje, ale nie jest takim masłem rozmiękczonym, tylko jest takim masłem, wiecie, takim idealnym, że się pięknie smaruje po kromeczce, a w tym przypadku po ustach, że aż tak przyjemnie się robi. Więc to jest dla mnie taki idealny luksus, jeśli chodzi o takie mega nawilżające masełeczko, które daje piękny kolor i dodatkowo daje ten takie lekkie szczypanie powiększające usta. Oczywiście ten produkt też jest w wersji bez tego szczypania. To by było na tyle. Jak spodobał Wam się film, to dawajcie kciuka. Ja Wam wysyłam serducho, a tutaj patrzcie na filmy, które też mogą Wam się spodobać, bo są podobne. Hejka!